czy serwer Wojana jest pay to win. Postanowiłem to sprawdzić i dołączyć na ten serwer. Jednak to nie wszystko, ponieważ będę musiał wydać prawdziwe pieniądze i sprawdzić, czy da mi to jakąkolwiek przewagę nad innymi graczami. Więc już teraz możecie zostawić lajka i zasubskrybować ten kanał, żebym nagrywał więcej takich filmów i wydawał o wiele więcej kasy. A, no jak już mówimy o pieniądzach, to napiszcie w komentarzu swój nick, to rozdam wam 100 zł do ładowania na craftkill.pl, czyli na moim serwerze, na który zresztą możecie wejść i kupić jakiegoś VIP-a czy coś. No, to tyle. A więc wszedłem na serwer i wybrałem tryb Wojanowice oraz zacząłem sprawdzać, co można tutaj kupić. Dobra, można widzowie tutaj kupić prestiżowe kostiumy. Kostium widzowie za 5 dyszek jest taki. Jednak no jest to typowo wyglądowe, więc w to możemy mieć totalnie wyrąbane. Jakby nam chodzi o przewagę, a nie o kosmetyczne rzeczy. Kosmetyczne rzeczy są git. Okej, tutaj mamy skrzynki. Legendarna skrzynia. Widzowie, no tutaj możemy dostać miecz sharpness 5, unbreaking 10. No, unbreaking nie jest wcale aż takie OP, więc jakby to nie jest aż tak pay to win raczej, ale no spoko. Bedrockowy kill off, efficiency 10. No to już jest, widzowie, fortune 5. No to już są mocno to jest kill off na pewno. Kill off prędkości, no również efficiency, no 6, wiadomo, no ale to tak klasik. Set, no nie wygląda jakby to było pay to win. Ty, powiem wam szczerze, naprawdę jest całkiem nieźle. No, ale dobra, będziemy musieli oczywiście dostosować i tak na własną rękę, więc będzie trzeba wydać tu trochę kaski. Sprawdźmy, widzowie, jeszcze portfel. Sorry, nie portfel, tylko sklep. Sklep za portfel. I co tutaj mogę w ogóle kupić? Zestaw kluczy, spoko. Paczka bogacza, no i to już jest mocne, ponieważ mogę takiego jakby mystery boxa z kasą kupić. Za 5 dych mogę nawet zyskać 400 tysięcy monet. Ej, dobra, to całkiem niezłe. Zważając na to, że ostatnia dobka ma no 700 tysięcy monet, no to kupić takie dwie paczki, załóżmy, za stówę, już wydajesz stówę i tak naprawdę już jesteś w topce. Sprawdźmy to. Dobra, wchodzę na stronę serwera. Trochę tu kasy wyda mnie. Doładuj portfel. No 200 zł wydaje mi się, że to minimum trzeba wydać, nie? Wpisz swój nick, Zęciak. Jest jakiś kod promocyjny, Wojan? Niestety nie ma. Widzowie, właśnie akceptuję kod. No i jestem ciekawy, no, jak to wszystko wyjdzie. Płatność przeszła, więc czy ja dostałem, moi drodzy, załadowanie już na 200 zł? Tak, dostałem. Ogólnie pay to win dosyć wydaje mi się, że może być te posągi. Tak naprawdę, no to jest trochę pay to win. Jakby możecie sobie zbudować na przykład szkoła Wojanowic za piątkę. Idę to sprawdzić, nie? Dobra, załóżmy sobie, widzowie, tutaj działkę. Działka, załóż. Pay to win, dobra, wyrąbane, no nie? Boże, nie mogę jeszcze tutaj tego. Czy jest jakieś wolne miejsce, coś takiego? Nie mogę założyć działki. Błaga, czy mogę tu założyć działkę? Nie, w pobliżu znajduje się jak już działka. Ja pierdzielę, ej, tu już jest naprawdę duży problem, nie? Nie wiem, no zwyczajnie w tym momencie biegam i po prostu szukam miejsca na działkę. No to może być cięższe niż myślałem. No i dobra, teraz będę z wami szczery. Znalezienie miejsca na działkę jest naprawdę trudne. Serio, biegałem chyba z 5 albo 10 minut i nie mogłem znaleźć żadnego miejsca. Ej, no stary, no nie założę tej działki. Ja chciałem stary zestawić ten schemat. Nie wiem, czego mogę w ogóle używać, jak nie jestem na działce. Może da się po prostu to randomowo zrobić, bez niczego. W sumie ja tak naprawdę tylko po to chciałem tą działkę założyć, ale no nie wiem. Jakby dało się kupić za hajs znalezienie miejsca. O, stworzyłem, dobra, nieważne. Co ja gadam? Jest wszystko git, po to. Dobra, wpisujemy schemat. Zobaczmy coś, co może być największe i najdroższe. Dom Wojana na przykład. No dobra, zobaczmy, jak wygląda dom Wojana. Obejdź. Aha, no i generalnie taki dom kosztuje dyszkę. No jest to trochę takie, no dziwne. Fajny dodatek, ale wydaje mi się, że za prawdziwe pieniądze jest to trochę dziwne, nie? Że za 10 zł możecie sobie kupić dom, stary. No przecież to jest porąbane. Dobra, zobaczmy może jakiś inny. Dom Paliona. No dom Paliona chyba lepszy. Niech będzie, będziemy tu robili koncerty. Nie, no jest schopie basen, wszystko. Nie, dobra, robię dom Paliona. Nie, no albo taką wieżę, stary, za 4 zł. Bank Wojanowic. No to też no, dziwna sprawa, nie? Dobra, niech będzie, stary. Dom Paliona buduje. Dobra, cyk, tu będzie dom Paliona. Wpisuję, widzę, buduj i git. Mamy dom Paliona i dodamy sobie jeszcze. A co tam, stary, niech będzie. Za kasę to za kasę, tak. Posąg Paliona, jak najbardziej. Nie, no co to jest w ogóle, stary? Buduj. Posąg Paliona, stary, z katą Paliona. No ja tutaj fan Paliona, nie? Na działce. Sporąbane, nie? No to jest dziwne, że to jest za pieniądze, stary. To trochę jest pay to win, nie? Trochę takie. Znaczy, no, może nikogo jakby tym w sumie nic, jakby nikomu nic nie robić, ale no to jest po prostu takie dziwne. Może gdzieś jest jakaś skrzynka z setami. Następną część pieniędzy postanowiłem wykorzystać, żeby zostać w topce monet. Dobra, sklep. Sklep za portfel i okej, okay, zakupmy, widzowie, paczkę bogacza. Otrzymujesz, o kurde, ja pierdzielę, ty, coś odwala. Ja mogę dostać z tego ile? Nie pamiętam, ile mogę z tego dostać. 208 tysięcy monet. No nie jest to za dużo generalnie. Dobra, trochę się wkręciłem w to, tak szczerze. Kurde, ale bym też kupił ten zestaw kluczy. Nie mam pieniędzy, widzowie. Nie, dobra, trzeba kupić na pewno zestaw kluczy. Zostało, widzowie, mi 30 zł, boże, ja tu pieniędzy wydałem. No dobra, ale w zasadzie mam tyle kasy, że tak naprawdę najlepszego seta sobie mogę kupić. A chciałem być bardzo w topce, kurde. Dobra, wydajmy jeszcze kasę na paczkę monet za 30 zł. Paczka duża, proszę bardzo. Daj ze 100 koła i będzie git. Chyba nie da nic fajnego. Chociaż 90 tysięcy monet, spoko. Mamy 300 koła monet tak naprawdę. No w topce nie jestem, ale można to pewnie jakoś ciekawie wykorzystać. Dobra, legendarny klucz, widzowie, 15. Kilo prędkości, no okej, okay, pay to win dosyć, ale nie aż tak. Dobra, mamy części seta, no okej, okay, cyk. Kilo prędkości znowu, okej, okay, krystale. Zwykły kilo, boże, co to za te kilofy mi robią tylko? Sercowy totem, dodaje bonusowe 2 serca, gdy jest trzymany w drugiej ręce. Dobra, no to jest trochę pay to win. Tutaj nic nie dostaliśmy, miecz, to akurat bardzo fajnie. Spodnie już mamy,
siekiera i generalnie nic ciekawego. No tak naprawdę wydanie, widzowie, tylu hajsu, no 100 zł wydaliśmy na to, a no w ogóle nieopłacalne moim zdaniem. To nawet nie mamy najlepszych itemów w tym. Po co tutaj mam jakieś takie mega słabe itemy? No w ogóle nieopłacalne, tak mi się wydaje, to było, co tutaj się odwaliło. Lepiej już kasę kupić. No jeden z najbardziej mniej opłacalnych chyba kluczy, nie? Przynajmniej to tak mi się wydaje, no jakbyś za dobry po prostu itemów w ogóle nie dostałem. Mamy jeszcze trochę tych kluczy, więc no dobra, otwórzmy już je wszystkie. Nawet żadnej pani nie dostałem. Boże, perły mam, no dobra, mam cały taki jakiś punek do klepy. Jakby jest okej. Nie jest on najlepszy, ale jest jakiś. No w topce, widzowie, niestety nie będę. Dałem 300 tysięcy monet. No to jest akurat pay to win, bo tak naprawdę za te monety to już mogę sobie kupić wszystko. Proszę bardzo, buty. Cyk, kupujemy. Dobra, mamy najlepsze buty. No miecz teraz by nam się przydał. Znaczy, bania nam by się przydała. Kurde, nikt nawet nie sprzedaje hełmu. Co jest w ogóle z tym? Jeszcze mamy te zwykłe klucze, tylko że te zwykłe klucze to są tak co najbardziej useless itemy, jakie w życiu widziałem, nie? Dobra, no trudno. Spróbujmy to już otworzyć, niech będzie. Ja te itemy to wyrzucam nagle, bo nawet, bo mi się po prostu ja ich nie chcę, nie? Ja tylko banie bym chciał. Kopię ciastko, nie? Spodnie mam. No dajcie mi banie. Dwie banie mamy. Mamy protection 3, jakie połączymy. Nie, no nie będę ukrywał, że tak szczerze, no pay to win chyba tego nazwać nie można. Na pewno tych skrzynek. No dobra, też tutaj diamenty i tak dalej, wiadomo. Ale no stary. Albo ja tak bardzo mam wyrąbane w te przedmioty, albo rzeczywiście tu nic się takiego ciekawego nie dostaje, nie? Bo tu pewnie kowadło mi dropło. A nie mam. Dobra, jakiś biedakom im dałem. Dobra, wejdźmy do domu Paliona. I tutaj, widzowie, zobaczmy, czy jest kowadło. Czy w domie. O, jest. Dobra, kowadło. Palion ogarnął. Teraz jesteśmy exp i tak dalej, także wszystko git. Proszę bardzo, cyk. Mamy banie. No, można się, widzowie, bić. Można się, widzowie, bić jak najbardziej. To soj TPA. Czy nie wiem, czy mogę zrobić w ogóle coś takiego jak działka. Help. Nie wiem, czy tutaj mogę włączyć PvP. Dobra, te mam jakieś graczy. Solvi. No i dobra, no i mam sobie działkę. I teraz tak, działka PvP. Działka, no nie wiem, czy jest coś takiego jak ustawienia. Okej, na działkach tutaj zwyczajnie nie można bić. To jest trochę lipne. Dobra, pójdźmy zacząć. Nie, no ta działka to jest po prostu jakiś hit, nie? Najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. To jest akurat pewne, nie? Dobra, i teraz pytanie, czy ja go na przykład mogę uderzyć? Ja go nawet bić nie mogę tu. A, bo puściłem dopiero działkę. Dobra, zwabię go diamentami. Dobra, i teraz co? I on może teraz pójść do mnie na działkę i co, i uciec? O kurde, cyknął perłę. Dobra, cyknął znowu. Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Liczymy, że tam. Czy naprawdę on mi uciekł? No tak się niestety zdarza. Bo kilo, widzowie, akurat fajny dropnąłem. Jakiś najlepszy, bo są lepsze, ale okej. Dobra, ten Solvi się znowu do mnie tepa. Dobra, on nie wie. On nie ma itemów, co jest? Dobra, free kill. Pamiętajcie, widzowie, że ja tutaj w ogóle nie przegrałem ani tak naprawdę minuty i nie zacząłem od zera, nie miałem żadnych itemów. Mam praktycznie całego seta, a wydałem 200 zł. No w zasadzie to najlepsze tutaj wiadomo, że mogę sobie zbudować dom Paliona, ale no generalnie trzeba o tym pamiętać, nie? Na większości serwerach tak jest, więc no nie można jakoś krytykować, czy to jest to mega mocno pay to win. No jak chodzi o te monety, wydaje mi się, że trochę tak. Monety trochę są pay to win. No ale dobra, zobaczmy. No i tutaj następny gracz jakiś i on znowu nie ma itemu. Zwykły Steve'ek. Ej, chyba cię porąbało, przecież ja mam lepsze kilo od ciebie. Se możesz budować, nie? Niestety zginął, niestety zginął. No zabijam tych graczy aktualnie, którzy się na mnie tepają. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy sądzicie, że ten serwer jest pay to win, bo no, jestem ciekawy, no te schematy też trochę. Znaczy to jest fajny dodatek, ale wydaje mi się, że to nie powinno być za kasę. Dobra, otepnąłem jakiegoś gracza. Otepnął do siebie też gracza. Dobra, mam dwóch. Mam dwóch, ale mam lepsze itemy. Chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. No w końcu je kupiłem, tak? Jest pay to win, no jest red. Jednak wygrywam z tymi graczami, co nie? Proszę bardzo, jak mi ziomek ucieka, cykam perłę. Wędką go, dawaj go wędką. O fuck, dobra, ale on nie umie rzucać perł. Boże, czy to jest normalnie moje marzenie, żeby takich ludzi spotykać. W końcu jestem gdzieś dobry. O, tu nie może i zginął. Boże drogi, co tu się wydarzyło? Boże, najdroższe, takie itemy, nie? No nic, rozwaliłem ziomków, to prawda. Pytanie, jak będzie dalej to szło. TP Accept Szymek. Znowu Steve'ek bez itemów, tak naprawdę. TP Accept Emily. Ziomek bez itemów też. TP Accept Wjazd, on już tutaj był. On też nie ma itemów, tu z trzech typa jest, nie? Karliczek, no on też tutaj był. Ja Steve'y bez itemów nie biją. Patrzcie, o kurde, dobra. Ej, tu jest jakiś VIP. Ej, tu jest jakiś VIP, który bije. Ej, tu jest VIP, który naprawdę bije. Ej, ja pierdzielę, on ma jakiś naprawdę dobry miecz. On ma jakieś naprawdę mega dobre itemy. O kurde, no on tu musiał wydać trochę więcej niż ja chyba. Nie, no ja pierdzielę. No bo naprawdę umieram. Kurde, no nie żartuję, nie? Nie wiem czemu umieram. Mam takiego seta, a umieram. Ja pierdzielę. Czuję naprawdę dużą adrenalinę. Nie wiem, czy ten ziomek też ma. O fuck. Diamentami go. Nie, no raczej mu ucieknę, ale no przyszedł w końcu jakiś szef, tak? Dobra, diamentami się nie bawimy. O nie, on mnie goni! No co jest? Czemu ty mnie gonisz? Nie masz co robić w życiu? Daj mi spokój. Nie, następny? To z dwóch, czy jak to jest? Czy ja się z nim mijam drugi raz? Wojam TPA! Mam cheaty! Dobra, taktyka. Spokojnie, ja to ogarniam. O kurde. Jednak w ogóle nie ogarniam. Dobra, muruję się. Mogę się tepnąć na spawna i zawijam i jest wszystko G. No gorące mi się teraz zrobiło, przyznam szczerze, tak? Dobra, trzeba zakupić tak, monety nam się bardzo przydadzą. Znaczy monety, co ja pierdzielę. Kopię perły, krystale, ej, z krystalami jakbym ich rozwalał wszystkich. Drobnę mnie ze skrzynki, dobra, to jest taktyka, obsydian trzeba kupić. Totem kupmy. Nie, no tak drogie te rzeczy tu są, dobra, kupuję. Dobra, obsydian, kupujemy stack obsydianu i kupujemy, widzowie, krystale. I bez lify, widzowie, rozwalamy tych ludzi. To soj TPA, to jest, widzowie, nasza taktyka. Dobra, ogólnie to trzeba gdzieś wejść pod ziemię.
fajne. Dobra, trzeba zbudować coś takiego. Dobra, cyk, cyk. I załóżmy, że cyk. Dobra, tepam kogoś. Nie wiem kogo, ale tepam. Ziomek z itemami. Dobra. Ja pierdzielę, rozwaliłem go! Rozwaliłem gościa! Nie, dobra, to było zajebiste. Patrzcie, jakie itemy, patrzcie, jakie itemy! Ja pierdzielę, chłopie, set całe 4-3, nie? Krystale są OP! Tak to się, widzowie, robi, no. Przyznam szczerze, no leciutka dominacja tutaj z mojej strony. Kupuję więcej krystali, nie? Bo to one są OP. Wyrąbane, nawet drogo kupuję. Dobra, następną osobę, widzowie, tepamy. Dobra, let's go. Ziomek. Niestety, bez itemów. Sam się wysadził. Andrzej też bez itemów, niestety. No także zwykły Steve'ek do zabicia. No dobra, ale poczekajcie. Tak jak widzicie, no trochę mogę nazwać ten serwer pay to win. Serio, nie zagrałem tutaj nawet minuty, wydałem tylko pieniądze i rozwalam tak naprawdę wszystkich. Dobra, Norbi. Następny ziomek, bez itemów. Kurde, czemu Steve bez itemów? Dajcie kogoś z itemami. Dobra, tepa się do mnie jakiś ziomek. Okej, okay, on niestety chyba ma wyrąbane. Dobra, ziomek bez itemów, sojusz. Tak, no ja nawet się nie chcę stąpić, nie wiem. Chyba acept, elo byku. Czy on ma też jakieś itemy? No nie ma też żadnych itemów, Boże. No fajnie było kogoś ogarnąć. Skaza, proszę bardzo, skaza. No również ziomek bez itemów, nie? Tutaj na hita, widzowie, na hita. Ej, co jest? Gdzie on zniknął? Okej, okay, mister jakiś. Dobra, ziomek bez itemów też niestety. Kurde, sami ludzie bez itemów, co jest? Dajcie jakieś itemy. No w ogóle zabójstw, 7 zabójstw mam. 8. Dobra, ej widzowie, nie wiem czemu, ale admin pisze, do kogo mogę TPA. I nie wiem czemu, ale admin chce się do mnie tepnąć. Po prostu, zwyczajnie, no. Dobra, uwaga. Sprawdźmy, widzowie, czy to jest jakiś. Dobra, no nie wierzę. O kurde, ty, on mnie rozwali chyba. On mnie chyba rozwali, ja pierdzielę. Dobra. Kurde, czemu tu jest Ender Chest? O co tutaj chodzi? Dobra, lecę z nim. Okej, okay, dobra, jest tutaj grubo. Rozwalam admina. Czemu on szalker? Co jest? Co? O co mu chodzi? Dobra, czekaj. Na jednej klatce mnie rozwali on. Ale okej, okay, mamy takie coś. No nie, stary, nie dasz rady. Dobra, fuck. Mylą mi się przyciski niestety trochę. Kurde, ja nie wiem, czy ja nie umrę. Dobra, szybko, szybki krystal, nie wiem, czy to wyjdzie. Kurde, nie wyjdzie, no nie ogarniam. Dobra, trzeba zacząć rzucać perły chyba. Dobra, kurde, skończyły mi się krystale. Ale dobra, on ma chyba low. Dobra, totem. Kurde, on ma po totemie. Nie no, bez jaj. Ej, chyba wygrywam. Z admina rozwaliłem, ja pierdzielę. Dobra, jak ja rozwalam admina, no to to już musi być mocne, nie? Moje ostatnie itemy. XD. No widzowie, tak to się widzowie robi. No co mam więcej powiedzieć? Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Craft Cube'a. Nie, napiszcie, czy wy sądzicie, że ten serwer jest pay to win, czy nie. No i tyle. Nara.